Nie wiem, jak tam inne ulice, ale przykładowo do koszyk. Właśnie ten temat, jaki po prostu zgłoszony przez wszystkich, sprawdzimy. To jest rzeczywiście. Wczoraj nawet, gdy ludzie wynieśli worki z tymi śmieciami po świętach, to ja osobiście sam zbierałem się później, bo wszystko po prostu chyba. Nie wiem, co zrobić, to gmina dzisiaj jakoś odezwa, bo psy ewentualnie muszą być zamknięte, bo jeśli nasze dzieci wracają późno z żywą, i się ochraniają, ponieważ nawet ci ludzie karopa dożeli, rowery kupują, jeżdżą potem, ja sami ramy. Ten problem jest w każdej miejscowości. Są psy wodzochodzące, ktoś porzuca to tam. W każdej miejscowości są psy, które nie mają właścicieli. To trzeba przekazać. Była odezwa mieszkańców Płonia dwa dni miesiąc temu właśnie w tym temacie, że dzieci idące do szkoły są proszone. Odpowiedź moja była tak. Problem psów wałęsających się i biegających jest chyba od wielu tysięcy lat, odkąd został umówiony. Tylko temat jest taki, napisałem dalej, że problem psów tworzą sobie w 80% co najmniej sami mieszkańcy. Bo teraz jak posłuchamy jeszcze ustawy, która mówi, że pies na łańcuchu nie może być tylko innych godzin łańcuchowych, innych latających, no to już teraz nie ma tego tematu, ale generalnie o co chodzi? Że 80-90 psów, które tutaj się porusza, to mieszkańcy sobie sami wypuszczają sąsiadowi. Dobrze wiemy, czy jego psy są latające. Drugi problem jest w danym razie taki, że w każdy wtorek pojawia się bez pańskich psów przywiezionych przy okazji targu 5-10 i z nim mamy problemy. Najgorsze przypadki starają się jakoś tam złapać, wynieść do tam, gdzie można i tego. Generalnie w Zamościu jest chyba schronisko, które przyjmuje tylko z Zamościa psy i nie można, trzeba wybitnie jakieś robić manewry, że pies to jest z Zamościa u ciotki, ja go przywiozłem, tak robię śmiało, bo znam się wykrywam, że to dwa psy, które na przystanku i problem jest. No, no, ale proszę Państwa, jeden pies kosztuje około 500 zł, żeby go gdzieś tam prawidłowo oddać, wysterylizować, chociaż do opieki, czy to nieprawidłowo, a także, ale granica 500 zł. No, gdyby tak chciał wszystkie przyłapać, a każdego w toku, jak mówię, przybywa, to gmina by praktycznie może i zbankrutowała. Więc zło główne tkwi w tym, że mieszkańcy sami sobie przewypuszczają. Jeżeli jest to jeszcze mały, niedużego kalibru przyjacielski piesek, to niczemu nie stwarza. Ja odpowiedziałem pewnemu mieszkańcowi, którego pies niszczył na boisko. On miał w nim problemy. Proszę pana, pies pani dyrektor Gołębiowskiej i mój pies na ulicy nie był 5 minut. Jeżeli ktoś jest odpowiedzialny, nie psa, i jest za niego odpowiedzialny, to ten pies nikomu nie przeszkadza, nie tworzy żadnych problemów. I tylko wystarczy tyle, odpowiedzialności od właścicieli psów. Dokładają się do tego ludzie, którzy psy wywożą, wypuszczają, wyrzucają i to jest w Tarnogrodzie rzeczą powszechną i cały czas stosowaną. Tak jak mówię, w okolicy wtorku bagażnik jest otwierany do góry, wyskakuje dwa psy i to finansowo nie jesteśmy wydolni do problemu. Proszę Państwa, chciałbym tak sobie przygotowując swoje tezy do wystąpienia, prosić Państwa, głównie to radnych, ale sołtysów również i wszystkich mieszkańców Krowina o tak zwany szacunek względem czworonogów. My mamy oczywiście umowę z gminą, gmina ma ze schroniskiem na, ja bodajże w minionym roku informowałem Wysoką Radę o tej umowie tak zwanej uśpionej na te bezpańskie psy, ale to nie o to chodzi. Mam informację z Turowina, że wałęsają się psy, są właściciele i były interwencje skierowane wprost do mnie i my tutaj wystosujemy stosowne pismo do tych właścicieli oznaczonych, także te psy mają właścicieli. Natomiast jeżeli to nie postępuje, to wystąpimy na drogę administracyjną. Bo
Bo zima i mróz to obnaża wszelkie słabości. Każdy z nich na przykład tego ciebie. I apel, żeby się i w sołectwa mamy w perspektywie, proszę Państwa, zebrania sołeckie, o tym powiem, planujemy. W związku z powyższym prośba jest taka, żeby nad tym problemem przejść może bardziej tak sercem, a nie obok problemu.